witam Was serdecznie. Jak wiadomo, Oroki Beats Apollo, nawet kiedy można zobaczyć, w którym roku, witam Was serdecznie. Wiadomo, że będzie o boksie, przynajmniej koszulkę taką nabyłem w Las Vegas na ostatniej walce Canelo, bo stwierdziłem, no, że trzeba mieć coś z klasyków kina również. Pozdrawiam Was serdecznie, przechodzimy do tematu. Dużo jest gal, natomiast ja się zatrzymam krócej lub dłużej na trzech z nich. Widzieliście już, Janusz, profesor Pindera i Super G będą komentować dla DAZN, będą komentować 5 walk, na pewno najprawdopodobniej 6. Także ci z Was, którzy pytają mi się, ile tych walk i czy tylko z polskim udziałem. No z polskim udziałem żadna z nich nie będzie, natomiast będzie z udziałem wielkich zawodników. To tyle. Panowie, panów przedstawiać specjalnie nie trzeba, więc nie będę tego robił, chociaż zamierzam zrobić jakieś wideo z nimi wspólne, pogadać, jak tam się pracuje wspólnie, jak Wam się robi te gale dla DAZN. Natomiast wiadomo, że siadasz przy mikrofonie i oglądasz to, czy jest to gala Polsatu, czy jest to gala Telewizji Polskiej, czy DAZN, w którymś momencie ten automat jest włączony, przestawiasz się na to, nie zastanawiasz się, dla kogo robisz. Ważne, że coś fajnego możesz zrobić i fajną walkę możesz zobaczyć, a ją przy okazji skomentować. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego wyboru, który zrobiło DAZN i wszyscy chętnie będą oglądać, a rzeczywiście będzie się wiele działo. W ogóle się wiele dzieje, nie tylko w DAZN, natomiast od tego zaczynam, bo głośna sprawa się zrobiła i dobrze, bo chyba zasługuje na to, żeby być głośną sprawą. To jest ważna rzecz. Wielu z Was pisało do mnie, że czasami po prostu wolą oglądać pojedynki bez głosu. Po prostu ich to drażni w jedną czy w drugą stronę. Niektórzy oglądają pojedynki dlatego, że jest jeden czy drugi komentator. Bardzo im się podoba. Ja mam parę takich wybranych komentatorów, których bardzo, bardzo lubię. Para Bradley i Ward. Absolutnie ich lubię. Joe Goosen, mówiłem Wam, doskonały. Al Bernstein na Showtime również doskonali ludzie. Lepiej się to ogląda. Naprawdę lepiej się to ogląda. Więcej się człowiek nauczy, więcej bez względu na to, ile boksu nie oglądał. Także ważna sprawa. Nie tylko obraz, również głos. Chociaż czasami są takie walki, że i tak nie słyszymy, co mówią do nas komentatorzy. Zacznę od gali, którą robi Matchroom Boxing. Tutaj w głównej wiarce wieczoru Kit Galahad kontra Kiko Martinez. To jest walka w obronie tytułu mistrza świata wagi piórkowej. Zwracam na to specjalną uwagę. Podejrzewam, że jak byłaby to inna kategoria wagowa, to bym nie zwrócił, natomiast wielokrotnie mówiłem Wam, że patrzę na wszystko. Jak tylko widzę gdzieś waga piórkowa, to od razu mi się szczurek Łaszczyk kojarzy. I od razu patrzę pod kątem tego, co widzieliśmy, jeśli chodzi o Szczurka i o czym myślimy, i kontra ci najlepsi. No tutaj Kiko Martinez to może najlepszy nie jest, natomiast to jest absolutnie były mistrz świata i człowiek, który mimo 35 roku życia ciągle jeszcze potrafi walczyć. Natomiast rzecz, o której wspominałem, 35 lat, jak walczysz w górnych kategoriach wagowych, górnych, czyli tych wyższych, powiedzmy od półciężkiej w górę, to nie ma większego znaczenia, to praktycznie dochodzisz do tej swojej maksymalnej formy. No widać to u wielu pięściarzy, no Triple G na przykład 5 lat temu, a kim był dzisiaj, a kim jest dzisiaj, 35, to był prime, no prawie prime Triple G. A na przykład taki Canelo Alvarez to dopiero się rozwijał, bo 5 lat temu to miał 25, on ma obecnie 31, czyli jeszcze mu do prime'u zostało. Natomiast jeśli chodzi o kategorie wagowe niskie, jak na przykład waga piórkowa czy featherweight, to 35 lat, to ty czasami jesteś wrakiem człowieka. I pytanie jest, czy jest wrakiem człowieka Kiko Martinez? Ja osobiście nie lubię boksu Kida Galahada. To jest 2 kontra 27. Numer 2 na liście boksereku Kid Galahad, numer 20 Kiko Martinez. Bardzo, jakbyśmy nagle zamienili się czasowo. Znaczy nie ja, tylko Kiko Martinez i Kid Galahad. I cofnęli 5-6 lat Martinezowi, to dla mnie faworytem zdecydowanym w tej walce byłby Martinez. Ja nie lubię boksu Galahada. Natomiast nie w momencie, kiedy to jest 35 lat. Na koniec vloga, parę razy to wrzuciłem, Wam się spodobało takie podsumowanie. Co by się zdarzyło, gdybyśmy postawili na 4 faworytów? Na koniec vloga wrzucam, czy to ma sens, czy nie i jak wielkimi faworytami oni są. Także tutaj mimo wszystko jednak, czy nie mimo wszystko, no tylko, no, prawda jest taka, że Kid Galahad jest na dzień dzisiejszy
lepszy od Kiko Martineza i pewnie tą walkę wygra na punkt. Na tej gali również pojedynek w obronie mistrza Europy, gdzie przymierzany był Diablo, dopóki się nie dowiedział, że w ogóle go w rankingu mistrza Europy wagi cruiser nie ma, czyli Bilam Smith kontra Bregeron. Jedenasty na świecie według BoxRec'a jest Bilam Smith. Ja nie wiem, czy on jest 11 na świecie. Waga cruiser to jest taka crazy waga, gdzie tam naprawdę goście, którzy są killerami, to może jest dwóch albo trzech. Może. Trzech. Może. Reszta to tam, czy to jest, czy jesteś siódmy, czy jesteś dziesiąty, czy jesteś trzynasty, to podejrzewam, nie ma większego znaczenia, bo później jesteś tak czy inaczej, będziesz przystępował do pojedynku w roli tego underdoga. Natomiast tutaj to jest 11 kontra 29 BoxRec'u, tych dwóch pięściarzy. 11, tak jak mówiłem, Bilam Smith. Ciągle Eddie Hearn ma nadzieję przenieść tą wagę ciężką, która jest w Polsce, a mianowicie mieć takich pięściarzy, jak my ciągle mamy w Polsce, no bo jednak nie wolno zapominać o Cieślaku, o Głowackim, o Masternaku. Krzysiu Diablo Włodarczyk. Chyba nie, specjalnie starałem się nawet nie komentować tego jego ostatniego pojedynku w wadze półciężkiej. Znaczy on nie był w wadze półciężkiej, jego rywal był. Chyba jednak poza tą trójką, którą wymieniłem w Polsce, daleko, daleko z tyłu. Tak mi się w każdym razie wydaje. Przy całym szacunku dla Krzysia, natomiast tutaj każdy wynik, absolutnie każdy wynik. Faworytem jest chyba 7 czy 8 do 1, nawet Bilam Smith, biorąc pod uwagę, że walczył u siebie, to pewnie tak będzie i postawię na jego zwycięstwo na punkt. No i przechodzimy do dwóch gal, które są no, najważniejsze, no, zdecydowanie najważniejsze, no bo to są walki, gdzie zwycięzcy main events przeskakują na poziomy walk za nie za 700 do miliona dolarów, tylko 5 albo wyżej. Czyli tutaj mówię w tym momencie o pieniądzach, oczywiście mówię też o walkach mistrzowskich i tak dalej, natomiast no tutaj przeskok jest olbrzymi. To są ludzie w głównych walkach wieczoru, którzy jeśli te walki wygrają, to 2022 może ich ustawić do końca życia. No, nie można przecenić tego pojedynku dla Davida Benavidesa. No, nie można. Nie jesteś w stanie przecenić tego pojedynku, co by oznaczało dla niego inaczej. No, nawet nie przegrana, bo to już w ogóle byłaby zapaść, śmierć w oczach i tak dalej, ale nieprzekonywujące zwycięstwo, albo jakieś takie punktowe, nie wiem, na punkciki, gdzieś dwoma rundami, coś. To by była tragedia dla tego 24-letniego chłopaka, a i dla jego marzeń i wszystkich związanych ludzi z tymi marzeniami, bo jakie marzenia są, to wszyscy doskonale wiemy. W maju zawalczyć z Canelo Alvarezem. Natomiast to jest walka od początku do końca zrobiona pod Davida Benavidez. Od początku, od miejsca, gdzie to jest, czyli od miejsca, gdzie się urodził, gdzie zaczynał swoją karierę, od Phoenix do rywala. Miał być Joseu z Gategui, ale złapali go na dragach. Jest Kyron Davis. Czy to jest różnica? Może być. Może być, bo ja bym się wcale nie zdziwił, jakby z kategorii była bardziej interesująca walka, patrząc z punktu widzenia Davida Benavidesa. Natomiast Kyron Davis, tu może być mniej walki, a bardziej obrony i takiej ochoty przetrwania, bo jeśli Kyron Davis nastawi się na to, że będzie chciał walczyć z Benavidezem, no to wtedy zobaczymy highlight film, a 9 minut i 150 ciosów, z których 130 dojdzie do celu w wykonaniu Benavideza. Natomiast jeśli będzie chciał bronić się i przetrwać, może mnie zlekceważył albo coś, no to walka wcale najlepsza nie musi być. Wszyscy wiemy o co chodzi, natomiast wszyscy wiemy, o co chodzi. Wygrany tego pojedynku, no nikt nie bierze, naprawdę nikt nie bierze pod uwagę, że może być kto inny niż Dawid Benavidez, jest bardzo, bardzo blisko walki z Canelo Alvarez. Nie mówię, że ją dostanie, natomiast będzie on albo Jermall Charlo. No, ale jeszcze oczywiście może być z doskoku Ryder, który też jest obowiązkowym rywalem, natomiast no, wygrywając ten pojedynek, Benavidez jest obowiązkowym rywalem do pasa meksykańskiego, pasa WBC, który ma niejaki Canelo Alvarez. Przypomnę karierę
całej nie będę przypominał, bo śledzić go trzeba było od dawna. Benavidezę to jest człowiek, który w wieku 20 lat, kiedy jakby porównać, co się pisało o 20-letnim Dawidzie Benavidezie i 20-letnim Canelo Alvarezie, to by było bardzo łatwo zobaczyć, że o jednym pisamy, że jest dobry, fajny, solidny, ale nie wiadomo, co z niego będzie. No dobry jest, no dobry jest. Natomiast o drugim pisano, że jest mega talent. I ten, o którym pisano, że miał mega talent, nazywa się nie Canelo, tylko Dawid Benavidez. 4 lata później, nie 4 lata później, jeden ma 31, drugi 24, Canelo ma 31. Czy ten rozwój talentu Benavideza jest taki, jak wszyscy przewidywali w wieku 20 lat? Trudno powiedzieć, no bo gościu jest mistrz świata od oddawania tytułów mistrza świata bez wychodzenia na ring. Dupnięty na kokainie, więc zabrano mu tytuł w 2018 roku. Nie zrobił wagi. Zdemolował gościa, z którym, którego nie zrobił wagi. Nie ma znaczenia, ale okaże się, nie zrobił wagi w 2020 roku i stracił tytuł. Dwa razy stracić tytuł w ciągu niespełna 24 miesięcy. Z powodów kompletnie niezwiązanych z tym, że przegrałeś go na ringu, to naprawdę trzeba umieć. To jest trzeba umieć i to jest ten jedyny problem, który był do tej pory z Dawidem Benavidezem, mianowicie nie bardzo wiadomo, czy on boks, mimo swojego nieprawdopodobnego talentu, traktuje poważnie. No bo te rzeczy wskazują, że nie bardzo. Jego ojciec próbował wszystkiego, no bo jego ojciec José Benavidez Senior, bo przypomnę, że jest jeszcze José Benavidez Junior, czyli brat starszy, 5 lat starszy, o ile dobrze pamiętam, 5 lat starszy brat Dawida Benavidez, oni się tłuką na treningach strasznie, na ostatnim takim sesji zdjęciowej, która była, padło takie pytanie, że o, my już nie jesteśmy tacy, że tak powiem, żarci, jak byliśmy, to Dawid Benavidez spojrzał się na brata, no tak, ale na ringu jak wychodzisz, to chcesz mi łeb urwać. No, taka jest prawda, taka jest zabawa między braćmi. Przypomnę, to są, co prawda, miejsce urodzenia Phoenix dla Dawida Benavideza, natomiast tata Meksykanin, mama Ekwadorka, czyli ta gorąca krew maksymalnie tutaj, bez dwóch zdań. Natomiast, jak mówię, no ten problem był. Podobno tego problemu już nie ma. Tak twierdzą wszyscy ludzie związani z Dawidem Benavidezem. Tam też były te różne kombinacje. Dla kogo on właściwie walczy? No bo Samson Lewkowicz jest jego menadżerem. Wydawało się, że jest zawodnikiem przez jakiś czas. W razie tak twierdził Bobarum Top Rank. Że o niego się wszyscy bili, to było wiadomo. Później się okazało, że jednak kontrakt ma dłuższy niż mu się wydawało z Samsonem Lewkowiczem, który powiedział, a chwileczkę, ja nie chcę, żebyś podpisał z Top Rankiem, a tu są koledzy z PBC. No i tak to w tej chwili wygląda. Walczy dla PBC i Ala Haimona. Natomiast ile tego szalonego, nazywajmy rzeczy po imieniu, głupiego Benavideza zostało? Bo jeśli cały czas on jest taki, no super jestem, tam będę ciężko trenował, po co? Przecież ja i tak wszystko umiem. Znaczy obrony to nie umie, on o tym wie. Czyli nie na tym poziomie, co Canelo. No to zobaczymy jakąś tam walkę, którą pewnie wygrano, bo to w ogóle talent to nie jest w tej samej hemisferze, co Kyron Davis. No ale nic z tego nie będzie wynikało. Natomiast jeśli jest to ten nowy Dawid Benavidez, który przykłada wszystko, robi wszystko na maksa, absolutnie na maksa, bo chce dostać walki z Canelo, no to zobaczymy popis boksu, który absolutnie Wam polecam. Ci, którzy słuchają mojego vloga, wiedzą, co myślę o Dawidzie Benavidezie, jak bardzo go lubię. W dalszym ciągu uważam, że najlepszy w tej chwili rywal dla Canelo Alvareza nazywa się właśnie Dawid Benavidez. Będzie walczył w sobotę w Phoenix. To w ogóle jest fajna gala, razy rzucić okiem na to wszystko, co jest tam pokazane. Wrzucam w tym momencie całą tabelkę, kogo tam można zobaczyć. Golden Boy jedną rzecz robi dobrze, a mianowicie parę rzeczy kiedyś robił dobrze. Robi dobrze, fajne są te gale. Ta gala, o której w tej chwili mówię, po zamknięciu tego, co się będzie działo, na PBC też nie jest złe. Ta gala PBC z Dawidem Benavidezem też nie jest zła, natomiast jako całość lepsza jest ta gala, na której w głównej walce wieczoru zobaczymy Munguja kontra Rosado. To też jest, też tam są trzy pojedynki, które absolutnie warto zobaczyć, bo Golden Boy umie robić całe gale. Naprawdę, oni mają tyle tych zawodników, że się w głowie nie mieści. No i tutaj mamy
Główną walkę wieczoru mamy Rosado kontra niepokonany 36-0 Jaime Munguia, o którym dwa lata temu się mówiło, że to jest następca właśnie Canelo Alvareza, że to jest człowiek, który może się rzucić na Triple G i kto wie, może wygrać. Natomiast te emocje zostały nieco przyhamowane, jeśli chodzi o wszystko, co jest związane z Munguią. Tutaj jest problem, nie bardzo wiedział, w jakiej kategorii on tak naprawdę chce walczyć. Problemy ze zrobieniem wagi, jeśli już robił tą wagę, to się tak odwadniał, że później wyglądał jak z Denisem Hoganem, jakby był, nie wiem, zawodnikiem numer 30 na świecie albo 50, a nie top 5 w swojej kategorii wagowej. Różne takie rzeczy. Z drugiej strony Rosado, który jest, dlatego założyłem dzisiaj tą koszulkę. Takim Rocky. Rosado to jest Rocky. Rosado to jest Rocky, to jest gościu, który ma 6 czy 7 przegranych. A wychodzi się napierniczać, nigdy nie pęka. Maciek Sulęcki może coś na ten temat zdecydowanie powiedzieć, bo podłogę zamiatał, przepraszam, ring zamiatał Gabe'em Rosado z Puerto Rico, a później niewiele brakowało. Kto wie, jakby tam była ekstra jedna runda albo minuta dalej, to by tą walkę wygrał przed czasem Rosado. Nigdy nie pęka. Widać to było z Beck Bully, Melukiziewem. W kolejnym pojedynku, nie inaczej, zacznę tak, że w pewnym momencie wydawało się, że ten, okej, to jest fajny walczak, super się go ogląda, natomiast jak jest dobry przeciwnik, to przegrywa. No było tak na przykład z Danielem Jacobsem, natomiast z Danielem Jacobsem wynik mógł być w drugą stronę i tu już było takie otwarcie oczu dla wielu, którzy z jednej strony stwierdzali, o, ten Jacobs to nie był taki, jak myślałem, a drugiej musieli dodać, że ten Gabe Rosado był zdecydowanie lepszy niż myślałem, bo dokładnie tak ta walka wyglądała. Mogła pójść spokojnie werdykt w drugą stronę. Ja nie pamiętam, jak punktowałem, ale chyba punktowałem remis w tej walce. Możecie sprawdzić na moim blogu, bo wiem, że go robiłem. No i później był ten Mek Belukieziew, który miał walczyć z Kowaliowem. Nie walczy z Kowaliowem, dostaje Rosado. Młody byczek rozsadza go siła. No ale młode byczki mają to do siebie, a Munguia też jest ciągle młodym byczkiem. Może nie tak młodym jak Melukiziew, jak go wszyscy tutaj nazywają Back Bully. Bo nikt go Melukiziew w Stanach Zjednoczonych nie nazywa, no bo wyobraźcie sobie, że ktoś miałby to wypowiedzieć. A co najgorzej jeszcze napisać. To już w ogóle byłby horror. Tłucze tego Gabe'a Rosado. No i nagle nie wie, co jest grane, bo go wynoszą prawie nogami z przodu do ringu, z ringu. Taka petarda poszła i czytałem fajny wywiad. I to jest prawda, to jest przeciętny kibic tego nie zobaczy, taki przeciętny odbiorca boksu, kiedy są zastawiane te pułapki. Dobrzy pięściarze zostawiają mnóstwo pułapek na to, żeby się ci rywale na te pułapki złapali. Ja podawałem przykład tej pułapki, jaką zastawił na Pacmana jego rywal, czyli Pri Marquez, i czym to się skończyło. Opowiada o tym pojedynku z Melukiziewem Gabe Rosado właśnie w ten sposób. Widziałem, że on ma ten zwyczaj po uderzeniu na dół drugą ręką, lewą ręką czy prawą ręką rzucić się i próbować urwać mi głowę. Widziałem to w pierwszych dwóch rundach, przegrywałem te dwie rundy, oczywiście wszystko było, natomiast widzieliśmy, że on to robi. No i kiedy zobaczyliśmy, że to jest po raz kolejny, ta sama akcja się powtarza, przyczaiłem się i w momencie, jak go trafiłem, to już wiedziałem, że go znokautowałem. Opowiada Gabe Rosado, są takie sytuacje w boksie, jako pięściarz ty doskonale wiesz, kiedy trafiasz, to nie musisz czekać, co sędzia zrobi, nie musisz czekać, co sędzia powie, nie musisz patrzeć nawet, czy rywal będzie w stanie kontynuować walkę, bo wie, że to jest game over. I tak właśnie mówi Gabe Rosado na temat tego pojedynku, który dał mu ten pojedynek właśnie teraz z Jaime Munguia. Jaime Munguia oczywiście, że będzie faworytem i to zdecydowanym, natomiast no, jak napisałem na Twitterze, tych sędziów to specjalnie nie potrzeba, no bo jeden idzie do przodu i drugi idzie do przodu. Jeden i drugi liczy na to, że ci urwie głowę. No to co tu się może zdarzyć? Jakiś taktyczny pojedynek, nie wiem, Rigondo kontra Loma? Nie, to jest przeciwieństwo Rigondo kontra Loma. Bo tutaj panowie zakładają od razu, gwarantuję wam, że ja dostanę 50 razy w łeb. 100%. Jeden i drugi zakłada, chociaż sam Gabriel Rosado powtarzał, że
chciał zawalczyć inaczej z Jacobsem, bo wiedział, że nie może walczyć jak idiota z kimś, kto jest takim dobrym technikiem, jakim Jacobs niewątpliwie jest. Natomiast no, widzieliśmy tej techniki, to ja specjalnie nie widzę w dalszym ciągu u Mungi. Oczywiście, że to jest elita. Oczywiście, że to są jedni z najlepszych pięściarzy na świecie. Natomiast to nie są pięściarze. Przede wszystkim Rosado, ale również Jaime Munguia, którzy liczą na jakieś niuanse, jakieś bajerki, tutaj nie wiem, cztery jakieś takie zasadzki zrobi, a później go czymś trafi, zaskakującym. Nie, nie. My wiemy, jak ta walka będzie wyglądała. Pytanie jest tylko, kto kogo pierwszy na co złapie i kto bardziej to wytrzyma. Munguia jest wytrzymały. To jest to, co zapowiada dobrą walkę, dlatego że jeden i drugi jest zawodnikiem wytrzymałym, który może przyjąć petardę, podnieść się i walczyć dalej. Munguia takiej okazji jeszcze nie miał, że musiał to specjalnie udowadniać, natomiast bardzo często udowadnia to Gabe Rosado. Tak czy inaczej, jeden z tych pojedynków, który poza tą wartością dla każdego, czyli nie trzeba być fanem boksu, żeby docenić ten pojedynek, będzie pojedynkiem, który otwiera drogę do wszystkiego. Munguia też by chciał walczyć z Canelo Alvarezem. Wyobraźcie sobie uśmiech na twarzy i radość niejakiego Canelo Alvareza, jakby mógł pokonać numer jeden człowieka w stajni jego odwiecznego, inaczej, źle powiedziałem, nie odwiecznego, jego wielkiego obecnie wroga, jakim jest Oscar De La Hoya. Wyobraźcie sobie tą promocję. Ja bym chciał to zobaczyć. Nikt na ten temat do tej pory nie mówi. Natomiast ja się nauczyłem w boksie, że jak nikt na jakiś temat nie mówi związany z walkami, to wcale nie oznacza, że tych walk nie będzie. A może wręcz przeciwnie. Bo to jest, jak usłyszycie, o kim się mówi dla Canelo Alvareza, to właśnie słyszycie takie nazwiska jak Benavides, Charlo, Triple G może, który walczy w grudniu w Tokio. Te nazwiska słyszycie, natomiast nazwiska Munguia nie usłyszycie, ale kto wie, pomijam już fakt, że spokojnie by się dało zrobić, bo co prawda Canelo z nikim nie współpracuje na stałe, ale już te swoje ze 100 milionów z DAZN zarobił, więc kolejne pieniądze by od DAZN przyjął. Poza tym z kimkolwiek by Munguia nie miał w tej chwili walczyć, to wiadomo, bo to już jest wyraźnie wszystkim DAZN powiedział, że 2020 rok to będzie make it or break it, czyli pokaż co potrafisz, albo nie będziesz u nas zarabiał wielkich pieniędzy, więc 2021 był rewelacyjny, ale jak słyszę takie zapowiedzi, to 2022 będzie jeszcze lepszy. Ja nie postawiłem jeszcze na Benavidesa, ale postawię teraz. 7. runda KO. Natomiast tutaj... postawię to samo. 6. runda. Nie, wyżej. 9. runda, bo to jest tytuł interkontynentalny WBO, o ile dobrze pamiętam, w tym pojedynku. 10. runda Munguia. 10. runda Munguia przetrwa początek tej walki, a na końcu wygra. Jednak jest parę lat młodszy, jednak Gabe Rosado ma za sobą ten przebieg dosyć poważny. W każdym razie, no, święto dla nas. Znowu mamy sobotę, mamy i trzy gale. Mamy trzy gale do oglądnięcia i przynajmniej dwa pojedynki, które, tak jak mówię, co ja zawsze cenię, poza tym, że mają wartość typu będzie łomot i wiadomo, że nie będziemy się nudzić, to jeszcze mają niesamowitą wartość sportową i tę presję na tym, który ma ten pojedynek wygrać. A to zawsze gwarantuje, że można się dobrze pobawić, oglądając boks. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.